co to? A proszę bardzo, PC Building Simulator, witam wszystkich gorąco, ja jestem Bonkol. Moi drodzy, 2 lata temu dokładnie nagrałem pierwszy odcinek z tej gry. Wtedy ta gra w ogóle się pojawiła, ja chyba nawet przedpremierowo, zanim ona się pojawiła tak w pełni na Steamie nagrałem. No i wtedy oczywiście zaczęliśmy kampanię. Ta gra ma 2 tryby rozgrywki, bo albo sobie gramy karierę i wtedy po prostu zaczynamy z takim małym studiem i tam taki mały warsztat, sobie zbieramy pieniądze i tak dalej, i tak dalej. Albo gramy tak zwany sandbox, czyli po prostu bawimy się totalnie i mamy nieograniczone oczywiście zasoby pieniężne, nie mamy limitów i się bawimy w składanie komputerów. Dzisiaj, z racji tego, że 2 lata minęły i pierwszy odcinek możecie zobaczyć, jak ja wtedy tam wyglądałem, w ogóle w innym mieszkaniu to nagrywałem, ta gra wtedy inaczej wyglądała. Zmieniły się sprzęty, zmieniły się karty, procesory, obudowy. W grze zostało dodanych bardzo dużo update'ów i stwierdziłem, że Nagramy sobie nową serię. Pytanie tylko, czy chcecie i będziecie zainteresowani. Zobaczcie sobie ten materiał do końca. Jeżeli wam się spodoba pomysł, jeżeli wam się w ogóle ten materiał podoba, będzie wam się przyjemnie to oglądało, to wielu youtuberów mówi, żeby zostawiać łapki i w sumie nic z tego nie wynika. Natomiast ja myślę, że wykorzystamy te łapki i jeżeli podczas pierwszego dnia, podczas 24 godzin od wrzucenia tego materiału będzie przynajmniej 1000 łapek, to mam nadzieję, że wam się będzie podobało i lecimy z następnym odcinkiem. Także 1000 łapek i let's go. Dobra, moi drodzy, to co? Zaczynamy, rozpoczynamy karierę, a teraz szybkie intro od oczywiście osoby, firmy związanej oczywiście z komputerami, no bo w sumie jest naszym partnerem. Let's go! Nie przedłużając, moi drodzy, lecimy. Nowa gra, wszystko będzie usunięte, tak. Zwróćcie uwagę, coś czego nie było. Tutaj mamy do dyspozycji różnego rodzaju takie warsztaty, natomiast jeszcze będzie więcej tych warsztatów. One są zablokowane. W sumie nie mam zielonego pojęcia. Aha, musimy kupić DLC. Dobra, musimy kupić DLC, więc wtedy dopiero oczywiście te warsztaty, mam nadzieję, że z Coursera będzie, będą odblokowane. Lecimy, zaczynamy naszą karierę i zobaczymy, jakie to misje są. Może zmienili coś w tych misjach? No to tak, to się nie zmieniło. Wygląda tak, jak wyglądało, natomiast tutaj zostały wprowadzone zmiany. Zobaczcie, jest tutaj zmiana taka, że nie mamy tych 2 stolików chyba i szafy, to wszystko musimy wykupić. Komputer jest, widzę, że tutaj jakieś mikrofony zostały pododawane i tak dalej, i tak dalej. Zaczynamy. Oczywiście zaczynamy od tego, że odbieramy sobie maila. No i tutaj mamy informację, że zaczęliśmy naszą pracę. A tutaj mamy pierwsze zadanie. Pierwsze zadanie jest następujące. Musimy usunąć wirusy. Odpowiadam od razu na wasze pytania. Tej gry nie ma w języku polskim. Żadnego moda też nie widziałem, bo jest na warsztacie oczywiście w Steam Workshop, ale niestety nie ma, nikt nie zrobił spolszczenia. Moim zdaniem tutaj spolszczenie jest totalnie niepotrzebne. Dobrze, więc tutaj mamy też tutorial, przypomnienie, jak się co podłączało. Ja jeszcze pamiętam, tutaj 1, 2, 3 się wszystko robiło. Okej, więc tak, musimy usunąć wirusy. Więc w sumie nie wiem, dlaczego zacząłem tutaj odkręcać obudowę, bo żeby usunąć wirusy, musimy podłączyć oczywiście wszystkie przewody, zasilanie, tutaj klawiatura, myszka, monitor. No i oczywiście musimy także umieścić USB. Na USB-ku mamy jakieś oprogramowania, na przykład system operacyjny czy programy antywirusowe. Muzyka w tle, trochę świąteczna, ale to jest soundtrack bezpośrednio z gry. No i teraz tak, co musimy zrobić? Przede wszystkim zadanie jest, aby usunąć wirusy. No to musimy zainstalować sobie wirus scanner. W tej grze też to mi się bardzo podoba, że oni bardzo mocno zaczęli, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, czy jedna firma im płaci, czy oni płacą tym firmom za licencję. W każdym razie fajne jest to, że w tej grze znajdują się prawdziwe firmy, że tutaj są faktycznie jakieś produkty na licencji, że to nie są jakieś wymyślone tam graphic card X2937YY, tylko tu jest RTX na przykład 2080 Ti i tak dalej. Ostatnio nawet dodali sprzęty związane z podkładką, myszka, podkładka, nawet słuchawki można, słuchajcie, zamienić, więc strasznie dużo fajnych rzeczy tutaj pododawali, to mi się też bardzo podoba. Dobra, i teraz oczywiście dokonujemy skanowania.
Swoją drogą, to by była idealna praca, gdyby po prostu jakaś babcia nam przysłała komputer, gdzie musimy go zeskanować, a Avastem przykładowo. Chociaż nie wiem, co, czym się skanuje w takich profesjonalnych jakichś warsztatach, jak ktoś daje zawirusowany komputer. A może ktoś tutaj jest osobą, która pracuje i może jakimś Nortonem albo jakimś specyficznym antywirusem możecie napisać w komentarzu. O, właśnie, może napiszcie w komentarzu, jakiego wy najbardziej... najdłużej używacie antywirusa, albo jaki antywirus według was jest najlepszy, bo faktycznie macie takie różnego rodzaju doświadczenia, że ten antywirus wam najlepiej oczywiście pomagał, bo są inne antywirusy. Ja pamiętam jeszcze kiedyś to się na płytach Kacperskiego instalowało, tam potem trochę Nortona, Avast, wiadomo, jak Avast w ogóle na starym komputerze, jak przychodziła aktualizacja, to cały komputer mulił, 10 FPS-ów w grze miałem i baza wirusów została zaktualizowana. Tak było. Dobrze, no to teraz mamy już to zrobione i dzięki temu możemy sobie to odstawić, oczywiście, że tutaj. I jak odstawiliśmy, to możemy odebrać hajs, $100, pierwsze $100, prosta usługa, no i okej, okay, i okej, okay, dostaliśmy. I teraz co mamy? $85. Niestety nie mamy nic więcej, żadnego zadania. Nie możemy sobie za bardzo nic kupić. Możemy sobie ustawić swoją tapetę. W grze także dodali możliwość, słuchajcie, ustawienia własnej. Zobaczcie, jakie tu są, żeby nie było praw autorskich. Rocket League, jest taka tapeta, Soccer. Jest zamiast Hearthstone, jest Heart of Stone. Jest zamiast Forfighta, to jest... Fortnite, zamiast Fortnite'a, jest Aurora, proszę bardzo, jest Guild of Guardians, tu jest Vandals, Trinity, Divine Squadron, Paradox, no dosyć dużo. Ja może sobie zrobię taką tapetkę, co? O, albo taką, takiego wilka sobie ustawimy, bardzo ładny. I teraz kończymy ten dzień. Wychodzimy z biura i zobaczcie, tutaj też oczywiście trzeba było brać pod uwagę to, że pewnego dnia będziemy musieli zapłacić czynsz. I to też oczywiście tutaj są różnego rodzaju rachunki do opłaty. No dobra, i teraz idziemy do pracy. Wszedł następny dzień. Jak wszedł następny dzień, to możemy sobie spokojnie odebrać maile. I teraz tak, mamy wymienić kartę graficzną, bierzemy. Okej. Okay. Ona już jest w trakcie. Dobrze. Teraz mamy następne. Musimy wirusy i wyczyścić komputer. Akceptujemy. Następne to jest dysk trzeba zamontować. 500 giga. Akceptujemy. I tutaj dostaliśmy informację, że on chce podziękować nam. A, czyli ten Albin, czy jak on tam się nazywał z poprzedniego zlecenia, powiedział, że dziękuję nam za naprawę komputera i on teraz... I didn't realize your uncle... Dobra, czyli generalnie powiedział, że jest ok i się szybciej uruchamia. Nigdy się tak nie uruchamiał, więc po prostu naprawiliśmy mu komputer. I mamy $85 i nie jesteśmy w stanie nic w tym momencie zrobić, bo czekamy na przesyłkę. Dzisiaj przyjdą przesyłki, więc w końcu mamy 3 komputery i sobie te 3 komputery tutaj wybierzemy. Tu jest fix, czyli naprawić, scan i upgrade, czyli zaczniemy od najprostszego, czyli... O, ale zasyfiony, co? Zasyfiony, słuchajcie. Więc bierzemy sobie 100, powietrze. Otwieramy sobie też obudowę. Otwieramy obudowę, let's go. No i pryskamy. To jest sprężone powietrze. Ja ostatnio w ogóle też czyściłem komputer, bo był taki dzień, była niedziela chyba, nie sobota. Nie pamiętam już teraz. No i generalnie stwierdziłem, że tak długo już tego komputera nie rozbierałem. Trzeba wyczyścić, o właśnie. Trzeba wyczyścić go z tego syfu. Że rozebrałem, poodkurzałem, powciągałem ten cały syf, powydmuchiwałem i tak dalej. Okej, więc w tym momencie już mamy to zrobione. Zakładamy obudowę, bo wiadomo, że jak już wyczyściliśmy, to wypadałoby tutaj to ochronić. No i teraz musimy podłączyć wszystko, ponieważ on jeszcze powiedział, że ma wirusy. To jest bardzo zasyfiony komputer i mam nadzieję, że wy takiego nie macie zasyfionego komputera, bo naprawdę... To bardzo skraca żywotność. Komputer się grzeje po prostu i te rzeczy, które mają działać, nie działają tak, jak powinny, prawda? Dobra, więc teraz uruchamiamy go.
I musimy usunąć wirusy, także instalujemy. I wiecie, co jest fajne w tej grze, że mogę sobie w międzyczasie wziąć inny komputer. A, nie mogę, bo nie mam biurka, więc muszę trzeci poziom mieć. Wbity trzeci poziom, żeby móc w ogóle drugie biurko sobie ogarnąć. Jak widzicie, też nagrywam bez green screena, bo stwierdziłem, że trzeba coś zmienić. Może to jest krok do tyłu, a nie krok do przodu, bo no, ten green screen to był taki może bardziej profesjonalny, chociaż stwierdziłem, że trzeba coś dla odmiany zrobić, trochę pokoju wam pokazać. Tam jest moja szafka. O, w tej szafce mam tam, jak widzicie, różne tam gadżety, masę gier. Tą szafkę to widzicie na wielu, wielu materiałach na YouTubie. Wkrótce będę chciał taki kolejny segment sobie dostawić, bo coraz więcej mam tych takich jednak rzeczy, znajduję w pudełkach i ja bardzo lubię pudełkowe wersje gier, lubię kolekcjonować, więc one też oczywiście zajmują miejsce. Dobra, usuwamy te wszystkie wirusy i w tym momencie chyba mamy już wszystko zrobione, czyli bierzemy to i oddajemy. I jak oddajemy, to od razu odbieramy 100 dolarów. Jest, mamy 100 dolarów. No i super. I teraz bierzemy upgrade. To nie to. Czekajcie, muszę coś naprawić. Tutaj fix. Co się dzieje? Kartę graficzną trzeba zainstalować. A żeby karta graficzna nam się zainstalowała, trzeba ją kupić. Więc trzeba tą wyciągnąć. Proszę bardzo, tutaj odkręcamy to. Odkręcamy, cyk. I teraz tą kartę graficzną, ona nie ma żadnych dodatków. Wyciągamy. Natomiast to teraz dajemy tu i musimy 970, a tu musimy dysk twardy zainstalować. No ale powiem wam szczerze, że dysk twardy 500 giga HDD to tak średnio w dzisiejszych czasach, prawda? Gdzie się dyski wkłada? Tutaj z tyłu. Okej. I tutaj była szuflada, z tego co pamiętam. Okej. I teraz tak, musimy poszukać dysku. Musimy sklep w ogóle otworzyć. Dysk i musimy tak, 500 giga i to jest ten, dodajemy go i jeszcze wypadałoby kartę graficzną sobie ogarnąć, ale karta graficzna to ma być chyba 970, jeśli dobrze kojarzę, to sobie tak wpiszę i ma być gamer, ale ja nie mam tyle pieniędzy, ponieważ mamy tylko i wyłącznie 185 dolarów, więc musimy na razie tylko zamówić sobie dysk. Dobra, zamawiamy sobie dysk i tutaj faktycznie ten dysk będziemy ładować, natomiast musimy zakończyć tutaj dzień i musimy skipnąć sobie dzień, bo ohoho, dysk przyszedł, dokładnie. I teraz dzięki temu, że mamy dysk, możemy sobie go po prostu zainstalować, ale pierw musimy kabel odłączyć i proszę bardzo, teraz sobie podpinamy kabel, cyk. Kabel do przesyłu danych, do transmisji, zasuwamy i teraz co? Teraz chyba to. To jest w ogóle obudowa bardzo podobna do mojej z Corsera, w sensie to szkło, takie hartowane plus jeszcze takie zakrętki. A, i jeszcze musimy to uruchomić, ponieważ teraz musimy sprawdzić, czy w ogóle, wiecie, dysk się przyjął, że tak powiem. Co prawda nie jest to transplantacja narządów. Jednak, no, trzeba. Okej. Więc wszystko jest chyba gites. Zobaczmy. Jest okej. I włączamy. Gdzie to się... O! Tutaj się uruchamia. I w międzyczasie, kiedy się uruchamia... aha, nie mogę tego zrobić. Dobra, uruchamia się. Czyli możemy go wziąć, odstawić i zobaczymy, ile pieniędzy. Składamy tutaj... Aha, mamy kolejne zadanie. To możemy aha, w sklepie się pojawiły Zotac. A, bo to generalnie, moi drodzy, tak jakby z biegiem czasu będziemy mogli coraz to lepsze sprzęty sobie kupować. I co prawda to jest takie sztuczne trochę, bo jakby w prawdziwym życiu działa to w ten sposób, że mija sobie czas i wraz z czasem oczywiście technologia się rozwija. Natomiast my tutaj, technologia jakby się rozwija dopiero wtedy, kiedy nasza firma się rozwija i kiedy coraz to więcej zleceń wykonamy. Dopiero wtedy nasza firma może zacząć korzystać, nie wiadomo dlaczego, dopiero wtedy z lepszej technologii, więc będziemy ją coraz to jakiś czas odkrywać. Dobra, i mamy, moi drodzy, zrobiony jeden komputer. Czekajcie chwilę, bo ten jest zrobiony. A nie, on nie jest zrobiony. Czekajcie, czemu on nie jest zrobiony?
Bo jest incomplete case. A incomplete case jest dlatego, że haha, no właśnie. Zapomniałem całkowicie. No to jest chyba najbardziej znana muzyczka z tej gry. $330 dostałem za montaż dysku. Dzięki czemu będziemy mogli wejść sobie tutaj do graficznych kart, wpisać sobie 970 i sobie... Aha, czekajcie, bo jeszcze mamy 970 i dostaliśmy zlecenie, że Clean Replace Air Cooler. Dobra, to może sobie kupimy od razu, żeby za przesyłkę nie płacić tyle. Takiego sobie dodamy, co? A, sobie kupię 3 od razu różne. I... kup teraz? Dobra, zamówione są. I moi drodzy, sobie kończymy dzień. Idziemy do pracy. Przychodzi nam oczywiście obudowa. Przychodzi nam rzecz. Jedna i druga. Tutaj mamy miejsce na płytę głównie, przepraszam, na kartę grafiki. Instalujemy. Co prawda tutaj nie mamy żadnego kabla do podpięcia, bo to nie jest tego typu sprzęt, że tutaj podpinamy dodatkowe zasilanie. Okej. No i dobrze. I teraz możemy sobie zasłonić. A tutaj jest śledzik. Ale ja tego śledzika chyba tutaj nie będę po prostu montował. Podepniemy oczywiście teraz wszystkie rzeczy. Urządzenia wyjściowe. Wejścia, wyjścia. No i co? I wchodzimy tutaj oczywiście do cyk. Komputer, tu masz przycisk. I się uruchamia, czy nie? 3, 2, 1, patrzymy. Uruchomił się. No i cyk. Teraz bierzemy drugi komputer. I od razu sobie to zrobimy pięknie. Patrz, jaki jest zasyfiony. Ale jest zasyfiony, dobra. Podmuchamy wszędzie, zobaczymy, czy to tak działa. Że jak wszędzie będę równomiernie. Albo w jednym miejscu trzymam. Trzymam w jednym miejscu, czy coś się wydarzy? Nie, chyba trzeba ruszać. A jak tak ruszam po dużej powierzchni. O, to tutaj się zaczęło czyścić. Tutaj się zaczęło czyścić, dobra. O, tutaj. Tutaj syf na komputerze, dobra. Teraz musimy wymienić ten oto cooler, czyli chłodzenie procesora, które niestety, ale okazało się tutaj być dosyć... A takie mu zwykłe dam. A myślę, że takie damy. Okazało się być wadliwe. To jest boksowe, takie chyba jak w zestawie dają. Tak mi się wydaje. I możemy sobie oczywiście zainstalować wszystko. Pamiętajcie, zawsze uruchamiamy potem komputer, bo okaże się, że wyślemy to i gościu nie będzie mu uruchomić tego. Przyśle nam, będzie skarga. Będziemy musieli zapłacić karę i tak dalej, i tak dalej. Dobra. Mamy to wszystko, uruchamiamy. Let's go. Czy nam się to uruchomi? Uruchomiło. Bierzemy sobie, oddajemy. I teraz tak, mając te dwa komputery, patrzcie co robimy. Akceptujemy, ponieważ gościu chce 16 giga RAM-ów następnego dnia. Przyjdzie nam komputer. $260 za to. I jeszcze, moi drodzy, karta graficzna $525. $525, tego się nie spodziewałem. Proszę bardzo, zdobyliśmy drugi poziom. Więc odblokowaliśmy 6. generację procesorów Intel. 2666 MHz ramy. Narzędzie do automatycznych połączeń, to też jest bardzo ważne. No i tutaj już się zaczynają sprzęty, które gdzieś tam się pojawiają w sklepie. Więc teraz możemy sobie wyjść tutaj. Przepraszam bardzo. O, tu w ogóle music player jest. Możemy sobie muzyczkę przełączać. Jak na przykład, to jest tak, wygląda jak Winamp, nie? Kojarzycie Winampa? I teraz my możemy sobie w ogóle w sklepie kupić różne bajery. Ale tutaj też jest bardzo ciekawa zakładka, z której będziemy korzystać. Mianowicie będziemy chcieli kupić legalne oprogramowanie, które nam będzie się przydawało oczywiście w naszej firmie. Na przykład informacje o systemie. Czy mi pójdzie, bo jest taka Will It Run strona, taka aplikacja. Part Ranking. To jest bardzo ważna aplikacja, bo dzięki temu będziemy mogli zaoszczędzić trochę pieniędzy. Bo jeżeli nam gościu powie, że na przykład on chce mieć kartę graficzną 970 Nvidia bądź lepszą,
to my możemy oczywiście kupić taką klawiaturę, przepraszam, taką kartę, ale jak wiemy, no jednak te Nvidia'owe nie są najtańsze. I można kupić jakąś Radeonową, czy jakąś ogólnie jakiś zamiennik tańszy, o ile w tym rankingu wychodzi podobnie, bądź lepiej. Więc też będziemy mogli... Auto Connect Tool, to też jest fajne narzędzie, ale 1000 dolarów kosztuje, czyli jedno kliknięcie i automatycznie nam się wszystko łączy. I na pewno będziemy korzystać, słuchajcie, z tych innych bajerów, które tutaj się pojawiają. Tego na razie nie ruszamy. Na razie będziemy się bawić tylko i wyłącznie w robieniu tych rzeczy. Słuchajcie, myślę, że na dzień dzisiejszy taki materiał 20-minutowy będzie dobry. I ponawiam, słuchajcie, ponawiam. Jeżeli wam się podoba ogólnie składanie komputerów, w moim wykonaniu też w PC Building Simulatorze, słuchajcie, ja nie jestem jakimś ekspertem, ale jakąś podstawową wiedzę posiadam, też oczywiście gdzieś tam będę mógł to skomentować, to dajcie łapki w górę i robimy tak, jak w ciągu 24 godzin od wrzucenia tego materiału będzie 1000 łapek przynajmniej, nie chcę mówić o ilości wyświetleń, bo z tym to jest różnie, no, równie dobrze może być 3000, a równie dobrze może być 20 tysięcy wyświetleń, nie mam pojęcia, to dajcie łapkę w górę 1000 i ja wrzucam następnego dnia na przykład kolejny odcinek, albo przynajmniej co dwa dni będzie wychodzić kolejny. Tyle w temacie. W opisie oczywiście linki macie do G2, czyli możecie kupować sobie różne gierki, ale także Instagrama, na którego codziennie wrzucam fajne rzeczy, i Facebooka, gdzie są transmisje. Także wejdźcie sobie tam na grupie facebookowej, też możecie się rozgościć, bo tam ostatnio bardzo fajne rzeczy ludzie wrzucają, śmieszne i tak dalej. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia i widzimy się, mam nadzieję, w kolejnym odcinku z PC Building Simulator. Fabuła, kariera. Robimy karierę i zobaczymy, jak nam wyjdzie. Cześć!